Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Jesteśmy dzisiaj na okręgówce. Czekaliśmy na to wydarzenie właśnie 2 lata. Okręgówka jest w Boguszycach. Zawody federowe i co tu dużo gadać, Grand Prix okręgu. Jest już ze mną Wojtas właśnie, zobaczcie tutaj. Szykuję sobie swoją paszę. Siemano, siemano. Wojtas. Siema. Jak? Jak? Jest. Te zawody takie większe. Przestań. Przestań się stresować. Musi być spina na początku, musi być rywalizacja. No, zobaczymy, ale to zobaczy, że jest troszeczkę inaczej. Tak. Jest bardziej koleżeńsko na takich zawodach i zresztą zobaczymy. Chwilę, moment, sam się przekonasz, tak. I zobaczcie, tutaj jeszcze chcę wam coś pokazać. Wstępnie sobie zrobiłem glinę kujawską. Potrafisz? Będę tutaj podawał robaki, jokersa, jakieś takie właśnie rzeczy. I tutaj czarny koń. Jeszcze ciepła. Wojtas nagotował. Oczywiście aż tyle nie wrzucę. Nadmiar sobie zamrożę, ale... Kuku. I... Konopia. Taka sytuacja. Zobaczcie, już się najechało sporo osób. Przyjechał. Tutaj reprezentant teamu Sobótka czeka na kolegów. I tutaj też inni zawodnicy. Jest już dużo osób. Ok, zrobiłem sobie 3 rodzaje zanęty tak naprawdę. Przemoczona glina z ciętym robakiem czerwonym, trochę konopi i biały, pinka, białobarwiony, wszystko żywa. Tutaj pod karpika kuleczki, które będę czopował też samą spożywką, praktycznie z konopią. Mam już wszystko naszykowane, zostało dosłownie 10 minut do nęcenia. Można zacząć męczyć. Zacznę od tej bliższej linii. Póki nas nie rozłączyło, o, mam branie. Póki nas nie rozłączyło, to miałem byczka i leszczyka. Nie mogłem się wciąć, a teraz widzę, że się samo zacięło coś. Okej. Zanęta, którą sobie wymyśliłem, widać zadziałała. Jak mi tu siądzie, to wtedy się ustawię pod karpia. Moja szkoda mi tych niezaciętych brań, kurczę. Następna ryba jakaś. Leszki się wkręciły.
Przecież mam trzy leszczyki, jednego byczka. Dzisiaj używam gliny firmy Potrafisz. I zwykłej, dość taniej zanęty spożywczej. Zastanowię się, czy powiem akurat skład tej mieszanki, bo widać, że to jest strzał dziesiątka tutaj. Tak przez przypadek to wymyśliłem wszystko w sumie. O, branie. Także jestem wszystkim to, że mój zestaw jest przystosowany do wyholowania jakiegoś takiego leszczyka max kilogramowego. Zastanawiam się, co by było, jakby wziął karpik bonusowy, bo w sumie pod taką rybkę też podnęcam. Więc może zmienię haczyk na jakiś mocniejszy, kurczę. Albo przynajmniej zrobię sobie taki przypon. No, komfortowo mi się dzisiaj fajnie siedzi, łowi. Jest odpowiednia temperatura, nie jest za ciepło, nie jest za zimno. Jest ok. Fajny start. Nie powiem, żebym nie był zadowolony. No to kurde, tak trochę zgasło. Dołowiłem parę rybek, ale nie ma szału. Gdzieś tam po drugiej stronie ktoś karpia chyba złapał, bo słyszałem, jak się cieszył. Więc no, na razie bez rewelacji. Kilka leszczyków, ale znacznie mniej byczków niż dwa lata temu, więc już myślę, że i tak jestem na plus, trochę nauczony doświadczeniem, przygotowałem się lepiej do tego wędkowania niż wtedy i może też lepiej jakoś będzie to na wynikach, zobaczymy. Na razie walczymy wszyscy jak równy z równym. Nie ma tutaj jakby koło mnie gdzieś jakichś większych plusków i w ogóle, także raczej mniej więcej to samo się łowi cały czas. Uciekłem trochę z tej linii wcześniejszej, na której łowiłem, bo no, przestały brać te leszcze. Zaczęły się byczki i myślałem, że trochę, jak podejdę bliżej, coś się zmieni, ale niestety też złowiłem niedawno byczka na tej linii i zastanawiam się nad całkiem, nad przeskoczeniem na ten 50 metr. Na chociaż na pół godziny zobaczyć, co się dzieje, bo i tak się nic nie dzieje. O, branie. Jest ryba. Leszczyk. Zobaczymy teraz chyba na dalszej odległości. Mi się wydaje, że ryba trochę odskoczyła od brzegu. Opuściłem tam dalej trochę za karpiem. Dałem nawet kukurydzę, nie wiem, czy się utrzymała. Zobaczymy. Było trzy białe robaki i małą kukurydzę taką gotowaną. Założyłem tam. Tak na 15 minut stawiamy, zobaczymy, że akurat który się tam gdzieś zakręci i wciągnie. A dzisiaj będę decydować, słuchajcie, gramy. Na pewno gramy. Dlatego teraz już można powiedzieć powoli po 12:20. Że zostało przede wszystkim, zostało jeszcze 2 godziny i że każdy byczek powoli robi się na wagę złota, bo nie słyszę, żeby jakieś big fisha wpadały, wielkie ryby czy coś, tylko ten, także ja zrzuciłem sobie, nastawiłem się pod karpia teraz, ale nie wiem, czy to coś da, potrzymam tak jeszcze z 10-15 minut, może akurat. Że tak powiem, liczę na bonusa, liczę na big fisha, bo wiem, że tutaj zawodniczo z niektórymi, którzy łowią te leszczyki tu przy brzegu,
od niepamiętnych lat nie mamy w ogóle już teraz na tą godzinę już szans. Gdzieś tam się zgasiło, gdzieś w okolicach 11 już całkiem. Jest wpół do pierwszej i naprawdę no jedynie jakiś Big Fish mnie będzie ratował. On tu kolega zaciął znowu jakiegoś byczka chyba. Zobaczymy. Byczek. Niestety. Zaczęły brać byczki przy brzegu i... coś próbowało wziąć. Dobry znak. To było takie jakby... trochę... nie udało się niestety. Mogło to być branie karpiowe. Ładnie wygięło. Ładnie wygięło. Nie no, będę ryzykował chyba. Będę tam dalej większy haczyk jakiś zrobię i tu nawet kukurydza jest jeszcze. Także tu jest trochę za mały haczyk na takie coś. Ale... ładne branie powiem wam, naprawdę. Mocne, fajne branie. Oczywiście mógł być to byczek jakiś, ale byczek to raczej by to połknął. To nie jest też jakoś nie wiadomo jak duże. Rzucę jeszcze, a w międzyczasie zrobię sobie na większym haczyku ten zestaw. Będzie okej chyba. Ten będzie okej haczyk. Trochę za mocne. Okej. Zrobimy na czyncie 12 37 drut. Zestawik pod kuku. Wiem, że rybka się tam kręci, bo już miałem jedno mocne branie. Mam nadzieję, że to był karp. Byczek. Ale opory stawiał. Dobra. Szybka wymiana przypomnę teraz przy okazji. Cyk. Okej. Możemy łowić dalej. Ale gruby. Patrzcie. Jaki gruby. Z tłuściach. Nawet nie było widać, że brał. No dobra, to pod nogami mam byczki. Zobaczymy jeszcze na tamtej starej pierwszej odległości, którą na początku no, miałem najwięcej leszczy. Sobie czasem lubię właśnie tak dociągnąć ze szczypiec, węzeł. Wtedy mam 100% pewności, że jest naprawdę dobrze zawiązany. Szkoda, że tam nie znalazłem ryb tam dalej. Jakichś większych może leszczy albo małych karpi. Bo bym na pewno tam został na tym 40-50 metrze. W zależności jak mi się tam machnęło. A na pewno tam postawię, mówię, ostatnie pół godziny. Tak się cały czas zastanawiam, czy rzeczywiście rzucić na te ostatnie pół godziny za tym karpiem typowo. Czy spróbować tu coś wydłubać jeszcze. Zobaczymy, jak coś złowię do 14, to okej, to zostanę tu na tym metrze, ale jak nie złowię, no to ostatnie pół godziny na pewno rzucam za Big Fishem jakimś. Kolega tu z tymi byczkami już całkiem odjechał chyba mi.
Nałapał już tych byczków tyle, że masakra, i jeden za drugim. Pewnie na z kilo, kilo, może półtora ma więcej ode mnie już na starcie przy byczkach tylu. Może to jest rzut rozpaczy tak naprawdę za byczkiem jakimś. Udało się coś przyciąć. Co to? Byczek, ale gruby. Mnie jak bierze, to taki naprawdę ue. Ważne, że wszystkie ryby dzisiaj wpadły do siatki, a nie obok. To najważniejsze, że nie ma takich głupich strat. No. Nawet same bomby robakowe nic nie dają. Więc chyba rzucę tam na ten 50 metr. O, jest, bez brania. No to jest dowód na to, że warto szybko ściągać. Nie przestawiać się na długi czas, bo zaraz jest byczek. Dobra, słuchajcie, żarty się skończyły. Rzucam na kuku. Ostatnie 30 minut. Rzucam na kuku. Ubranie miałem już. Na pewno w tym sektorze nie będę miał jakiegoś znaczącego miejsca. Coś tak myślę, ale może chociaż w środku się uda. Opowiem wam, ten feder też przez te parę lat no trochę w poziom się podniósł. Dużo osób dość dobrze łowiących startuje tutaj na okręgówce. Pewnie następne lata spowodują kolejne zmiany, myślę, że wyłanianie mistrzów kół, bo na razie startuje sobie tak naprawdę każdy, kto się zapisze. Słuchajcie, koniec zawodów. Za chwilkę będzie sygnał. Czekamy na ważenie. O, koniec. Mam nadzieję, że się przełoży w jakoś. No, moment. Dobra, robimy ważenie, słuchajcie. To będę kawcę w nową stronę, jak to będzie wpadają. Dobra, rozłóż siatkę, zobaczymy. Tam na pewno coś będzie, bo ten byczek... Już jest jeden byczek, rozciąg bardziej. Tutaj. Ona, nie masz byki. Dobra, wszystko. Dzięki. Nie wiem ile, a pewno mniej od ciebie, tak. Kilo 93. 1930, słuchajcie, udało się wyłowić. Ale... Podpis. Kurwa, ja bym zajebał. Widzicie, jak to jest na tych zawodach, kurde. Sakra, znowu będę chyba ostatni. Ale i tak o wiele lepiej niż wtedy, na pewno. Dobra, zbijamy się. Okej, okay. Są już wyniki, słuchajcie. Jak zwykle mój wynik nie jest zbyt satysfakcjonujący. Zaraz zobaczymy.
który jestem w sektorze i w ogóle. 45 ogólnej klasyfikacji. A pan Aldi gdzie siedział? Gdzie siedziałeś? Ja na A. Na czwórce. Ile zrobiłeś? Mało, 1900. Przedostatni drużynowo, niestety, nie poszło nam. Słuchajcie, i zająłem 45 miejsce na 60 zawodników. Bardzo cienki wynik. Miałem przewagę w białorybie, dużo leszczy, mniej tych byczków, dlatego bardzo się cieszę i mimo, że jest tak odległa pozycja, to myślę, że mogę mówić o dużym szczęściu i w losowaniu i całkiem przyzwoitym wyniku, jeżeli chodzi o mnie, o tą miejscówkę, bo te Bukuszyce też są utrapieniem, jakby jeżeli chodzi o pod względem ilości byczka i przerwane w ogóle. Także czekam na następne zawody, które będą za 2 tygodnie, będą to mistrzostwa okręgu prawdopodobnie na rzece Odrze już. Trzymajcie się, tylko czyste wędkarstwo.